Przystępujemy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały nr 279 w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2013 rok. Proszę pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany wprowadzone tą uchwałą polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 11 968 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków o tą samą kwotę. Projekt ten był szczegółowo analizowany na sesji, na komisji, dlatego też jeżeli państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Dziękuję. Odczytam uchwałę. Uchwała nr 36 przez 279 przez 2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2013 rok. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na 2013 rok o kwotę 11 968 zł, jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2013 rok o kwotę 11 968 zł, jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmiany w tabeli nr 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku. Do uchwały budżetowej gminy Wojnicz na 2013 rok nr 28 przez 218 przez 212 przez 2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w brzmieniu tabeli nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Wojnicz w roku 2013 do uchwały budżetowej gminy Wojnicz na 2013 rok nr 28 przez 218 przez 2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie, więc nie będę pytał, kto jest za, kto jest przeciw. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39, przepraszam, przez 313 przez 2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010 roku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejne trzy uchwały, które są w planie dzisiejszej sesji, dotyczą zmian uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu w latach poprzednich. Wynika to z konieczności zachowania relacji wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowo analizowaliśmy te kwestie też również na komisjach, także gdyby państwo mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę bardzo. To znaczy, że spłaty kredytów przesuwamy na lata 24, tak? Rozciągamy spłatę, tak, o 2 lata jeszcze dłużej. I to znaczy, że my w tej chwili w związku z tym, że przedłużamy spłatę, to środki ewentualnie, które by nas obciążały do spłacenia wcześniejszego, zostają w gminie, tak? No jeżeli nie spłacimy to, w danym roku, to tak jakby ja mamy rozumiem. Do dyspozycji to, więcej, prawda? Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. My ewentualnie
na późniejsze lata przygotowujemy następnej ekipie po prostu no, przygotowany już kredyt do spłacenia. Może ja się mylę, tylko tak. Znaczy, szanowni państwo, przedłużamy spłatę kredytów po to, żeby mieć, tak jak pan radny powiedział, wolne pieniądze, nazwijmy to, na zainwestowanie w cokolwiek w kolejnych latach. Dotychczas kredyty, które były brane tylko i wyłącznie na spłatę dotychczasowych kredytów. Myśmy nie brali kredytów po jakiekolwiek potrzeby inwestycyjne. Raty kredytowe wraz z odsetkami w wysokości blisko 450 tysięcy, tak miesięcznie, co płaciliśmy przez miesiąc w miesiąc w tamtym roku, to były, powiedzmy, zaciągniętego kredytu między innymi po to, żeby płacić raty zaciągniętych wcześniej kredytów. Trudno, zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, bo pobożnym, że tak powiem, naszym życzeniem jest, aby w przyszłorocznym budżecie, który będziemy państwu, mamy obowiązek przedstawić projekt tego budżetu do 15 listopada, jeżeli by nam się udało, a takie zamiary mamy, w ogóle nie zaciągać kredytu. W związku z czym my z tym kredytem, z wysokością zadłużenia będziemy schodzić tyle, że powiedzmy nie będzie to w roku 2014 tak duże obciążenie dla budżetu z spłatami kredytów zaciągniętych wcześniej. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę panie Jarkowski. Panie burmistrzu, ale z tego co ja wiem i wszyscy tu wiemy radni, że kredyt planowaliśmy w budżecie na niedobory dochodów z wydatkami. I wtedy nie było na spłatę tam, że to na spłatę jest kredytu, tylko brakowało nam tyle i tyle do zamknięcia po prostu wydatków w budżecie na bieżący rok. Uzupełnialiśmy to zaciągnięciem nowego kredytu. I wtedy ten nowy kredyt, no trudno powiedzieć, czy on szedł na spłaty poprzednich kredytów, czy po prostu na jakieś po prostu bieżące i łataliśmy dziury, no tam gdzie trzeba było. Bo jeszcze wiemy o jednej rzeczy, że te kredyty nam tu po prostu uzupełniały niewykonanie dochodów po prostu ze sprzedaży, któreśmy były zaplanowane, były w budżecie. Panie radny, od roku 2012, czyli rok 2012 i 2013 nie mamy w budżecie deficytu, czyli zaciągany kredyt idzie wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualnie pozostałość, gdyby była, to tworzy nadwyżkę. U nas w całości idzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie planujemy deficytu, a w przyszłym roku no, póki co nie planujemy zaciąganie nowego kredytu. No, takie mamy realia, że po prostu musimy ten, że tak powiem, manewr przeprowadzić, bo po prostu inaczej nie uchwalimy budżetu w przyszłym roku. Jeszcze może tytułem takiego uzupełnienia, bo pan radny podnosi, że zaciągaliśmy kredyt, żeby uzupełnić niedobór wydatków nad przychodami. No, po stronie wydatków są również spłaty rat kredytowych i to powiedzmy na to głównie szło. Proszę państwa, witam radnego powiatowego pana Smolenia Pawła, który dotarł. Dziękuję. Kto jeszcze chce w tej kwestii? Proszę bardzo. Pani skarbnik, ja się chciałem zapytać, jak to się ma do audytu, który został opracowany parę lat temu, który mówił konkretnie, jakie mamy posunięcia robić. Teraz widzę, że zostaje to złamane. To znaczy ustawa o finansach publicznych obowiązuje od roku, ta nowa obowiązuje od roku 2011. I od tego roku my jako jednostka samorządu terytorialnego mamy obowiązek tak konstruować budżet, aby on spełniał relację wynikającą z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jeśli my nie będziemy w stanie tego zrobić,
To zrobi za nas budżet, opracuje Regionalna Izba Obrachunkowa, więc ja uważam, że tu koniecznym jest przeprowadzenie tego manewru po to, żebyśmy mogli sprawnie realizować zadania publiczne, jakie są na nas nałożone. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Dziękuję bardzo. Z tego, co było wcześniej powiedziane, to są 3 uchwały. Pozwólcie Państwo, że będę po kolei je czytał i poddawał pod głosowanie już bez komentarzy, bo to jest z jednego tematu. Uchwała nr 36/281/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/76/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 roku. Wykładnię prawną Państwo macie przed sobą. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Dokonuje się zmiany w paragrafie pierwszym ustęp drugi uchwały nr 12/76/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Kredyt zostanie zaciągnięty w transzach z terminem spłaty w latach 2012-2024. Punkt drugi. Dokonuje się zmiany w paragrafie pierwszym ustęp trzeci uchwały nr 12/76/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy Wojnicz w latach 2012-2024. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Ja jeszcze w kwestii formalnej. Proszę bardzo. Słowo kredyt, to znaczy jeden kredyt czy wszystkie kredyty? Którego kredytu to dotyczy? Bo pisze tutaj kredyt, a my mamy kilka kredytów. Bo uchwała dotyczy kredytu zaciągniętego na dany rok budżetowy. Akurat ta uchwała, w tej uchwale braliśmy bodajże 2 kredyty na podstawie tej uchwały. Ale to zawsze jest kredyt jako składnik budżetu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, mamy wątpliwości, czy Pan przeczytał dobrą uchwałę? Kolejną. Ale to ja myślę, że można tam głosować i wrócić do tej poprzedniej. Przepraszam bardzo, bo dwie kartki mi się przewróciły. To jest istotna uwaga, ale się nie stało, bo jak mówiłem, będę czytał po kolei, to wrócę do tej uchwały poprzedniej. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1. Kto jest przeciw? Przy jednym wstrzymującym się uchwała została przyjęta. Czyli wracamy do poprzedniej. Odczytam uchwałę, projekt uchwały. Uchwała nr 36/280/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 39/313/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010 roku. Na podstawie i tak dalej, wykładnię prawną Państwo macie przed sobą. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Dokonuje się zmiany w paragrafie pierwszym ustawy drugiej uchwały nr 39/313/210 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010 roku,
który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Kredyt zostanie zaciągnięty w transzach z terminem spłaty w latach 2011-2024. Punkt drugi. Dokonuje się zmiany w paragrafie pierwszym ustęp trzeci uchwały nr 39/313/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2011-2024. Dokonuje się zmiany, punkt trzeci, dokonuje się zmiany w paragrafie pierwszym ustęp czwarty uchwały nr 39/313/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy Wojnicz w latach 2011-2024. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Dziękuję. Tak. Uchwała nr 36/282/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/21/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku. Wykładnię prawną Państwo macie przed sobą. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany w paragrafie pierwszym ustęp drugi uchwały nr 6/21/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Kredyt zostanie zaciągnięty w transzach z terminem spłaty w latach 2012-2024. Dokonuje się zmiany w paragrafie pierwszym ustęp trzeci uchwały nr 6/21/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku, który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy Wojnicz w latach 2012-2024. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf trzy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. To były trzy uchwały. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojnicz. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej polega na dostosowanie kwoty rozchodów w związku ze zmianą uchwał, które Państwo przed momentem podjęli. Kolejne zmiany to są dostosowanie do zmian wprowadzonych w budżecie. Natomiast w załączniku numer 2 dostosowujemy przedsięwzięcia pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w ramach Funduszu Spójności poprzez przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące oraz dostosowanie okresów realizacji oraz limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięć pod nazwą dowożenie i odwożenie dzieci ze szkół i odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych poprzez dodanie tych przedsięwzięć w latach, nowych latach obowiązywania prognozy, czyli 2023 i 2024. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tej uchwały ktoś chce zabrać głos? Dziękuję. Odczytam uchwałę.
Uchwała nr 36 przez 283 przez 2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojnicz. Wykładnię prawną państwu. Macie przed sobą. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy wieloletniej prognozy finansowej przyjętej uchwałą nr 28 przez 219 przez 2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, który otrzymuje następujące nowe brzmienie. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości. Paragraf 2. Dokonuje się zmian załączników nr 1 oraz nr 2 do uchwały nr 28 przez 219 przez 2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Wojnicz. Proszę bardzo. Pani sekretarz. Państwo wiecie, to było przedmiotem kilku komisji. Właściwie prace nad statutem zaczęły się już w ubiegłym roku, chyba bodajże we wrześniu. No i po uwagach wniesionych przez państwa radnych w punktach, które na komisjach zostały pozmieniane, jest to wersja statutu, jaką przedstawiamy do uchwalenia. Dziękuję. Kto z państwa? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, tutaj chciałem się zapytać. Tu pisze w punkcie drugim czas przeznaczony dla poszczególnych radnych na zapytania, oświadczenia, wnioski, interpelacje nie może przekraczać 5 minut. Czy to dotyczy jednego zagadnienia, czy to po prostu kilka interpelacji? No bo ja sobie nie wyobrażam, jeżeli jest jakieś poważne po prostu tutaj zagadnienie, żeby go zreferować w 5 minutach, a później w następnych po prostu zagadnieniach jest się pozbawionym po prostu głosu. Tutaj następna sprawa to jest taka, że przed opracowaniem projektu tego regulaminu no, mówiono, że będą zmienione komisje. Pan przewodniczący osobiście się mi deklarował, że będzie zmiana komisji i że będzie po prostu zlikwidowana komisja rolnicza, ponieważ w obecnej sytuacji ona nie ma racji bytu. A tu widzę, że praktycznie ten statut, on jest skopiowany, tylko minimalne tutaj są kosmetyczne sprawy, które wymagają z wójta na burmistrza takich zmian, no bo tego wymaga się, żeby to było. Ale nic my tu nowego nie wnieśli tutaj w tym statucie, które by nam tu ułatwiało po prostu nam wspólną debatę i tutaj wspólne decydowanie. Następna sprawa to jest taka. Wielokrotnie to podnosiłem i jeszcze dzisiaj ostatni raz podnoszę, że proszę państwa, dlaczego tak rada się uparła, żeby interpelację przerzucić z punktu trzeciego na punkt ostatni? Zawsze tak było, że było w punkcie trzecim, były interpelacje, zapytania. Czym to było podyktowane? Podyktowane było tym, że osoby, które powinny odpowiedzieć na zadawane pytania przez radnych, miały czas do przygotowania się, aby po prostu odpowiedzieć kompetentnie.
Nawet tak było praktykowane, że nie wszystkich zagadnień pan burmistrz jest w stanie wytłumaczyć, to posiłkował się pracownikami, którzy są odpowiedzialni za poszczególne piony i prosiło się takiego pracownika na sesję i on był przygotowany i zreferował odpowiednio sprawę, jak to powinno wyglądać. Następna sprawa. Jeżeli jest tak duży program na sesję 18-19 punktów, to proszę Państwa, już w tym przedostatnim punkcie interpelacje, zapytania, część niektórych znudzonych już po prostu i nawet obserwatorów wychodzi, a nawet i radni są już po prostu znużeni. I później zaczyna się to tak troszeczkę iść na skróty. Chociażby ostatnia sesja tu miała takie miejsce, że chcieliśmy tutaj po prostu dyskutować. Nie dyskutujemy po prostu jakoś niewłaściwie, bo merytorycznie. No, pan przewodniczący zgłasza o zamknięcie sesji. Kiedy radny ma prawo zadawać pytania? Kiedy radny ma prawo zgłaszać swoje tutaj interpelacje? No i gdybyście Państwo przyjęli to, że przenosimy porządek interpelacji na punkt numer trzeci, nie wiem, czy nie byłoby to z pożytkiem dla nas wszystkich. Ale to jest dlatego, że to zgłasza ze starej kadencji radny, no to się pokazuje, że pokażemy, że inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My nad statutem obradowaliśmy na paru komisjach, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, na czterech komisjach obradowaliśmy i wszystkie punkt po punkcie tak zostało wstępnie, bo to jest, można mówić o wstępnym przegłosowaniu, było wstępnie przegłosowane i została wersja ostatecznie poddana, dzisiaj zostanie poddana pod głosowanie. I tyle jeszcze pan radca może coś chce dodać. Gwoli wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o paragraf 20 ustęp 1 statutu gminy Wojnicz, on odpowiada historycznemu jego brzmieniu i postanowienie to stanowi tylko, że koniecznymi punktami obrad każdej zwyczajnej sesji są punkty, które są wymienione w treści tego postanowienia. Stąd też Państwo na początku sesji, kiedy decydujecie o porządku obrad, decydujecie tak naprawdę też i o kolejności. Zapis tego postanowienia paragrafu 20 nie determinuje kolejności punktów obrad, które są z tej sesji. Kolejną taką istotną sprawą to proszę pamiętać, że wolą Państwa nie jest limitowanie dyskusji czy głosów radnych przy porządku obrad realizowanym w trakcie sesji. Ograniczenie czasowe dotyczy tylko punktu dotyczącego wniosków, interpelacji i oświadczeń. Przy czym, jak cofniemy się do paragrafu 39, jest mowa o pisemnej formie składania interpelacji w każdym, czy wniosków, czy oświadczeń w każdej możliwej sprawie, a wolą Państwa jest ograniczenie tylko wypowiedzi w tym punkcie, przy czym też wolą Państwa, bo ten zapis jest tutaj w dalszym ciągu utrzymany, że do tego czasu 5 minut, którego z tego co ja zresztą pamiętam, uczestnicząc w Państwa sesjach, przewodniczący rygorystycznie do tego limitu czasu nie podchodził. Nie wlicza się tego czasu, kiedy radny wypowiada się ponownie w celu sprecyzowania, uzupełnienia czy też sprostowania swojej wypowiedzi. To tak jak tylko gwoli przypomnienia, bo rzeczywiście te zapisy, one już były też i w dotychczas obowiązującym statucie. A wolą Państwa na etapie procedowania nowego projektu zostały one utrzymane. Dziękuję Panie Radco. Czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę. Ja woli wyjaśnienia. Panie Radco, ostatnio Pan nic nie powiedział, a uciekł z sesji, a były do Pana pytania. I teraz w kwestii formalnej. Ja też jestem za tym, żeby interpelacje były wcześniej, dlatego że jeśli przyjdą, o dziwo, jeśli będą mieszkańcy, bo może wreszcie będą przychodzić mieszkańcy na sesję,
i będą mieli jakieś pytania, bo w tej chwili jest na wymęczenie, sesja jest na wymęczenie i wielu, tak jak ostatnio komendant policji, też wyszedł wcześniej i nie doczekał do interpelacji. Także to woli wyjaśnienia. A teraz pani sekretarz, ja nie wiem, czy pani zajrzała o wszystkie dokumenty związane ze statutem, bo pismo 7 lutego 2011 roku burmistrz mi odpisał. Przystąpienie do ewentualnej zmiany statutu gminy Wojnicz w mojej ocenie powinno być poprzedzone wnikliwą analizą jego dotychczasowych zapisów z określeniem proponowanych zmian z uwzględnieniem innych regulacji wprowadzonych przez organy stanowiące gminę Wojnicz. Dziękuję panie burmistrzu, że pan to napisał, tylko że jakoś nie było ani konsultacji, a drugie pismo, które dostałem z 13 maja od przewodniczącego Wróbla, pani sekretarz, propozycja pańskiej wersji statutu wraz z innymi propozycjami będzie poddana pod dyskusję w czasie posiedzeń komisji wspólnych poświęconych przedmiotowej sprawie. Mój projekt całkowitej zmiany statutu nie został ani przedstawiony, ani poddany pod dyskusję. Przeszło to bez echa, czyli wasz statut jest autorskim opracowaniem. Dziękuję. Dziękuję. Co wcześniej był pan radca. Proszę bardzo. Skoro zaczynamy swoje wypowiedzi od gwoli, to ja również powiem, panie radny, gwoli wyjaśnienia. Ja nie uciekam z sesji. Gwoli wyjaśnienia łączy mnie umowa z panem burmistrzem i wszędzie tam, gdzie pan burmistrz zleci mi działanie, zgodnie z umową świadczę swoje usługi. Termin i definicja interpelacji wynika ze statutu. I Bogu dzięki, radca prawny nie może być adresatem interpelacji. To też proszę o tym pamiętać. Co do projektu, nie jest to projekt pani sekretarz, nie jest to projekt pana burmistrza, nie jest to projekt radcy prawnego. Decydowaliście państwo w głosowaniu podczas komisji, a dzisiaj zadecydujecie na sesji. Jeżeli waszą wolą jest dokonać zmian w projekcie, który procedujecie, jeżeli waszą wolą jest nie przyjmowanie tego projektu, wyraźnie to w formie głosowania. Nic się w tym zakresie nie zmienia, bowiem to państwo decydujecie o treści uchwał, a nie osoby, które pan raczył wskazać. Dziękuję panie radco. Myślę, że tutaj sytuacja jest klarowna, ale jeszcze proszę bardzo. Panie przewodniczący, my jesteśmy tutaj starsi radni świadom, że interpelację możemy składać na piśmie. Jeżeli nie uzyskam zadowalającej odpowiedzi na sesji, mam prawo złożyć interpelację na piśmie. Ale tutaj z wypowiedzi pana burmistrza na którejś sesji powiedział, że już nic nie robicie innego, tylko odpowiadacie na interpelację. Tyle przychodzi tutaj pism, a nawet nie chcę tu mówić od kogo tego i że powinniście się zajmować ciekawszymi rzeczami, a nie odpowiadać na po prostu interpelacje na piśmie. Jeżeli jest taka wola Rady, to przecież zamienimy się po prostu w drukarzy, w pisarzy i będziemy po prostu zarzucać was tu papierem, a wy nam będziecie odpowiadać też na papierze. Ale ja bym prosił, żeby wypowiedzi były w temacie procedowanego statutu. No nie, bo troszkę wykraczają, ale dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie radny, proszę. Cytuję pan jakieś moje wypowiedzi. Ja powiem tylko tyle. W pisarzy, drukarzy nie musicie się panowie zamieniać, bo już nimi byliście, daliście dowód tego na pewnym etapie swojej działalności w tej Radzie. Porządek sesji proponuje przewodniczący państwu. Państwo jako Rada możecie przewrócić do góry nogami porządek tego posiedzenia. To państwo decydujecie i przyjmujecie porządek posiedzenia. A demokracja ma to do siebie, że trzeba mieć za sobą większość. Jeżeli Rada zadecyduje, panie Jerzy, ja nie głosuję tutaj i nie mówię, proszę, aby interpelacje były w pierwszym czy w ostatnim punkcie. To państwo porządek obrad przegłosowujecie. Jeżeli pan przekona Radę i Rada powie, interpelacje mają być pierwszym punktem porządku obrad, co ja tu mam do gadania? Co ja mam do gadania? Tylko jeszcze raz powiem to, co powiedziałam na komisji. Jeżeli interpelacje wprowadzają totalny bałagan,
totalny bałagan, to uważam, że rozsądne jest, aby one były na końcu. Też trzeba rozumieć, co się zalicza pod pojęciem interpelacji, bo mówienie, że dziura w mostku jest i trzeba deskę załatać, to pytanie, czy to jest temat na sesję? Czy pan uważa, że to jest temat na sesję? Sesja ma podejmować uchwały. Przede wszystkim, zgadza się, jest temat interpelacji, ale drodzy państwo, to nie ma być czas na popisy przed kamerą. To nie jest czas na popisy przed kamerą. Ja państwu mówiłem, uczestniczyłem dziesiątki razy w posiedzeniach sesji Rady Powiatu i tu mamy radnego powiatowego i Paweł może nam potwierdzić, niejednokrotnie jest po 30 punktów, tylko tam jest porządek. Tam troszeczkę inaczej wygląda. A u nas wracanie do tematów tych samych i powiedzmy, panie radny, ile razy pan był u mnie dotychczas? Pan jest na mnie obrażony, pan do mnie nie przychodzi do urzędu. Czy nie moglibyśmy, jeden, drugi, dziesiąty radny, sołtys przychodzi, mówi o różnych sprawach. Wiele spraw, dzisiaj przed sesją był pan sołtys Wilk. Wiele spraw, mówi, bo po co będę czas zajmował na sesji? O czym? Że autobus nie wraca, zawraca tam, gdzie nie zawraca? Dobrze, przyjrzymy się, poszła dyspozycja, trzeba zmienić zawracanie autobusu. Mógł dzisiaj wystąpić, proszę, jest aktywnym sołtysem przed kamerami, proszę panie burmistrzu i tak dalej. Drodzy państwo, tutaj też troszeczkę, proszę się nie obrażać. Proszę, ja nikomu nie chcę naprawdę tutaj ubliżyć. Tylko, drodzy państwo, mówicie o ograniczonym czasie 5 minut. No nie wiem. I teraz można to różnie interpretować, tylko jak na każde wystąpienie będzie 5 minut, to, drodzy państwo, znajdzie się 5 takich, gdzie sesja, same interpelacje będą trwały 2 godziny. Gwarantuję. Bo z różnymi błahostkami i będzie dyskusja po 5 minut. I to państwo musicie sobie wytłumaczyć. Co rozumiemy pod limitem czasu 5 minut? Bo ja rozumiem, są tematy ważne, że trzeba naprawdę dyskutować nie 5, ale 15 minut. Ale są tematy, które nie są naprawdę przedmiotem sesji. Tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ale w temacie statutu? Ja tylko chciałem powiedzieć w sprawie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, tyle lat jesteśmy samorządowcami i wiemy, że wszystkie sprawy idą pod dyktando pana burmistrza, a koalicja jest po to, żeby lojalnie zachowywała się. I tu nic nie zmienimy. Dziękuję, nie potrzebuję odpowiedzi, tylko po prostu tak to wygląda. Znowu i ja jeszcze w kwestii formalnej. Jeszcze w kwestii formalnej. Jak formalny, proszę bardzo. Pani sekretarz i panie radco prawny, ja tylko ostatnie pytanie. Czy ten statut mieści się w aktualnych przepisach unijnych i ustawie samorządowej? Żeby potem nie było, że mamy prawo zwyczajowe i prawo miejscowe, żeby potem nie było problemów. Czy to jest wszystko zgodne? Proszę bardzo. Dwa zdanie. Ten statut odpowiada obowiązującym w tym zakresie regulacjom. Dziękuję bardzo. Ja mogę jeszcze. Proszę jeszcze. No bo ja jeszcze chciałam odnieść się do tego, co pan radny Filipek tutaj, że tak powiem, no można powiedzieć, mnie osobiście zarzucał. Otóż panie radny, pan złożył pismo 16 lipca 2012 i one było rozpatrywane 10 września na posiedzeniu wspólnych komisji rady, gdzie wszystkie pana uwagi były odczytywane i radni nie przegłosowali państwo pana poprawek. Kolejne pismo pan złożył 4 października 2012 roku i również to pismo było przedmiotem obrad komisji. I jeszcze kolejne pismo składał pan 9 października bieżącego roku i to pismo również było przedstawione radnym i poszczególne punkty były głosowane na komisji. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, statut, jak to statut, ma obszerną treść. Proszę mnie zwolnić z czytania tego, tylko samą uchwałę. Jeżeli państwo pozwolą, to odczytam tylko samą uchwałę, nie cały statut. On był procedowany już tyle razy, że
Podejrzewam, że niektórzy z Państwa go znają na pamięć, więc odczytam tylko uchwałę, jeżeli taką zgodę będę miał. Proszę, kto z Państwa jest, poddam pod głosowanie, kto z Państwa jest za nieodczytywanie w całości statutu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, czy mógłbym prosić? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, nie chciałbym, żebyście Państwo mi za złe policzyli, ale pozwolę sobie Państwa opuścić dzisiaj. Pozostaje Pani Sekretarz, pozostaje mój zastępca, wybaczcie, ale no, z pilnych, osobistych spraw muszę być w Krakowie na klinice. Jestem na 16 umówiony, także wybaczcie Państwo. Tutaj termin miałem ustalony dużo wcześniej, stąd też nie jestem w stanie i nie mogę go przesunąć. Przepraszam najmocniej i życzę miłego wypoczynku. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Życzę powodzenia. Dziękuję. Zdrowia przede wszystkim. Uchwała numer 36 przez 284 przez 213 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Wojnicz. Wykładnia prawną Państwo macie przed sobą. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się statut gminy Wojnicz, zwany dalej statutem, w brzmieniu niniejszej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem statutu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przy dwóch głosach sprzeciwu statut został uchwalony. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu. To jest 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojnicz oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Wojnicz. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ten punkt, ta uchwała była poddana analizie na komisji. Jest pracownik merytoryczny. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Kto ma pytania do Pani Basi w tej sprawie? Znaczy się tutaj się tylko zmieni.